Mecz bez historii, gratulacje dla Stelmetu. Zagraliście, no, różnica klas, na, myślę, że dwóch klas nawet, jeżeli chodzi o poziom zespołów. Nas czeka w niedzielę bardzo ważny pojedynek, ostatni w lidze i myślę, że część niestety była myślami już w Gliwicach. Myślę, że nie ma co analizować tego meczu. Do przerwy graliśmy na poziomie 0 asyst, czyli grał jeden zawodnik, tak, reszta troszeczkę asystowała, statystowała i tak to wyglądało. Druga połowa troszeczkę lepsza, myślę, że efekt też dosyć rozluźnienia drużyny zielonogórskiej. To tyle, żadnej filozofii więcej tutaj nie potrzeba, jeżeli chodzi o analizę tego meczu. Życzę Stelmetowi powodzenia w playoffach. Dziękuję bardzo. Tak naprawdę wyglądało to rzeczywiście w pierwszej połowie, jakbyśmy przyjechali tutaj na wycieczkę i tak jak trener powiedział, nie myśleliśmy, przynajmniej tak to wyglądało już o tym meczu, tylko faktycznie o tym meczu o życie, który nas czeka w niedzielę w Gliwicach. Niemniej jednak no z takim podejściem i z takim zaangażowaniem no nie będziemy nawet w Gliwicach w stanie rywalizować. Stelmet pokazał tak naprawdę, gdzie się znajdujemy, gdzie tak naprawdę jesteśmy. Mówię, no mecz o życie w niedzielę, natomiast tutaj zabrakło zdecydowanie woli walki. Graliśmy mało fizycznie i jeden zawodnik to jest za mało, żeby odnosić sukcesy w tej lidze. Good win for the end of the regular season. It's always hard when you play the game from our side without so big importance. But I think that we didn't want to underperform and to decide this place who is staying in the league or not with some possible defeat against team. We are a better team than Krosno, definitely. We use the game to rotate well. Have some problems with Košarek after 6 minutes. We have to see how his nose finish, but the win is important and now after this Unix is the most important part of the season. Yeah, good evening, first of all. Good game. I'm happy for the team. You know, these guys have been through a lot this year, traveling, BTB league, this league. So now we got a chance to kind of come back home, find our rhythm. We started tonight with Krosno. The guys came out with good energy. We want to play team-oriented basketball. We did a little bit of that today. So it's good to catch our rhythm for the upcoming playoffs. I know they got Unix left, but for me, it was a good team effort and something that we can build from that momentum going into the playoffs, hopefully.